Witam bardzo serdecznie w kolejnej części. Zagramy w Deus Ex Rozłam Ludzkości. Teraz mamy misję główną. Polowanie na ostatnie wskazówki. Spotkaj się z Wegą w klinice Limp. W komplekcie Garm Marczynko postanowił wypróbować na mnie orchideę i przy okazji mnie zabić. Jednak uszedłem nie tylko z życiem, ale i próbką tej substancji. Może kolektyw zdoła odwiedzić się o niej czegoś więcej. Alex czeka na mnie i na próbkę w opuszczonej klinice Limb. A tutaj mam cel, spotkać się z Millerem w jego gabinecie. Muszę pogadać z Millerem o kompleksie Garm i o tym, co mi się tam przytrafiło. Czeka w swoim gabinecie, ale dzieli nas wiele barykad i zawali dróg. Będzie zabawa. Dobra, najpierw pójdziemy na spotkanie z Wegą do kliniki Limb. Misji poboczych nie ma, dostaliśmy punkty Praxis, niech będzie, dobra. To może teraz sobie weźmiemy zdalne hakowanie, to się zawsze przyda. Okej. No i dobra, no to czas przemierzyć tą drogę. Daleko nie mamy tej kliniki. Myślałem, ale tu możemy jeszcze coś pozwiedzać, popatrzeć, co tu jest, jakaś urka. Szuflada, części można sprzedać. Co tu jeszcze? Stabilizator żyroskopowy. Może się przyda. Ale co tu mamy? Otwórzmy sobie drzwi. Sakujmy to. Wow. Trace program initiated. No. Powolutku do celu. Nie zdąży. Access denied. Dobra. Pójdziemy sobie tymi drzwiami tutaj. Gdzie to jest? To jest tu? To kto było? Zaczęła się godzina policyjna. No właśnie. Czyli szyją do wszystkiego, co się rusza. Tak wygląda godzina policyjna. Been off the grid since the bank job, man. I was getting worried. Been busy. Had to convince Miller to send me on a recon mission to Garm. When I got there, I ran into an ambush. Again? Was it the same mercs as in Dubai, those gold mask creeps? Yeah, only this time Victor Marchenko was with them. He tried to kill me with this. What is it? The Orchid. Think you can get it analyzed? Yeah, we got a couple of scientists on the Collective's mailing list. Some of them are already culling through the files you and Janus pulled from the bank. I'll let you know what they find. Good. Something big is coming, Alex. Ark's being framed for a terrorist attack that hasn't occurred yet. They're gonna take more lives, blow up another train station? Jesus, Adam, look at it out there. Any chance we had of easing fears and fighting people's hatred will be gone. Piece of shit UN legislation will pass and we'll all be thrown into Og-only hellholes like Udalek. While Nathaniel Brown sits back and earns trillions.
Brown? That slick suit from the Santo Corporation? Page said Brown was calling the shots. And in Switzerland, Marchenko said Brown had confirmed date and time. But where? Brown's been traveling extensively, promoting Rabia and his Safe Harbor initiative. His next junket's in London. But if he's behind this, he's not gonna attack himself. Maybe not. Marchenko also mentioned someone who can tell us. But I have to meet with Miller first. How soon can you get the sample analyzed? As fast as possible. If you're meeting with Miller, be careful. You walked into another ambush in Garm, and Miller's not off my suspect list yet. We'll see. Okej. Teraz jakimś cudem musimy dostać się do gabinetu Millera. Tylko jak to zrobić? Co my tu jeszcze mamy? Tu są jakieś drzwi. O! Tu już kiedyś byliśmy. Tu nic ciekawego nie ma. Ale book niepotrzebny. Gazeta, dobra. Chodźmy może do góry. Kurza stopa. Nie ten guzik znowu. Mapa. Proszę mi pokazać mapę. Dobra. A klinika, proszę ciebie, jest tutaj. Czyli spokojnie, prosto, w lewo i cały czas prosto. Nic trudnego. Powolutku i bezpiecznie. Kurde. Tam nie zobaczy. Nie otworzy drzwi teraz. Oj, żeż ty. Szybko, szybko. Dobra. Zwaliliśmy się, pójdziemy teraz w drugą stronę może. Tam też coś jest. Samochód wyłącz. Zewnętrzne osłony. Coś tu nie działa, dobra. Tutaj? Było blisko. Tutaj sobie też włączymy. O! Dobra. Idź, idź.
180 metrów. Będzie ciężko. Kurczę, może tędy przejdziemy. Pełne skupienie. Wypadałoby zapisać teraz. Dobra. Gra zapisana. Szybciutko, szybciutko. Tutaj sobie pójdziemy wzdłuż murku. To można zniszczyć, zobaczy. Tam coś się dzieje. Jakieś zamieszki. Szybko. Dobra jest. Otwieraj drzwi. Zamknij drzwi. No, chyba jesteśmy bezpieczni na chwilę. Palm top. Co tu jeszcze mamy? Dobra, tutaj już. O, tu jeszcze jest flotka jakaś. Dobra, kasiurka wpadła. Wchodzimy dalej. Spotka się z Millerem w jego gabinecie. Co nam ma Miller do powiedzenia? Ciekawego. Może być tak, że to on za tym stoi. Za tymi moimi wpadkami. Znaczy za sackami, które wpadam ja. Okay. Dobra. Idziemy. Dallara. What are you doing here? Is that going to become our standard conversation starter? I'm serious, Dallara. It's dangerous outside. Non-essential staff should be home. How did you even get... Ouch. Non-essential. I just meant... Work with me, Adam. I was trying for a little levity. Truth is, watching Picus news, hearing that the mobs were getting closer to the city, I was reminded of... Let's just say I thought being three stories below ground was better than staying in my apartment. So, I called in a favor and got state police to escort me in. Listen, I can tell something big is happening, so I don't want to keep you. Wszystko w porządku? You doing okay, Dallara? Look, Adam, I didn't tell you why I left Lim International. That I was in session with a patient when the incident hit, and that I was... You were attacked. Her name was Madeline. She was 13. A really sweet kid. One minute we were talking, laughing actually, about something silly I'd said, and the next she was... It was a terrible day for everyone. After I fought her off, she just stared at me like she was totally aware, you know, but not in control. God, Adam, I could see in her eyes that some part of her was still in there, locked away. And she was terrified. Dallara, I'm sure the girl... Madeline. Her name was Madeline. You know the part that I'll never forget, though? The thing that keeps just replaying in my mind over and over? Right before she jumped out of my office window, I could swear she was crying.
Lekceważ, posłuchaj, cokolwiek się wydarzyło, teraz jesteś tutaj. Przetrwałaś burzę, wyszłaś z niej silniejsza, tylko to się liczy. Okaż sympatię? Nie wiedziałem, przepraszam, nie chciałem, żeby to zabrzmiało tak bezdusznie, ale przeszłaś przez to, Delaro, i myślę, że teraz jesteś silniejsza. Możesz mi wierzyć, Delaro, wiem jak się czujesz, ale wiesz co, wydaje mi się, że jesteśmy dziś silniejsi niż wtedy, a nasze blizny nosimy jak zbroję. I didn't know. I'm sorry. I didn't mean to sound insensitive. But you made it through that, Delaro. And I think you're stronger for it. Thanks, Adam. Guess I just... You just think you're over something, you know? And then... I understand. But regardless of the reason, you took a risk coming back here. These are dangerous times for everyone. You don't need to worry about me, Adam. I'll be fine. I'll just hunker down in my office until the storm passes. Besides, I hear I have a very comfortable couch. Just take care of yourself. I always do. Dobrze. Gdzie jest Miller? Sod do góry. Gdzieś tu były sody, tam są właśnie. Sod do góry. Zobaczcie na animację, gdy wejdzie na sody. Dziwne. Będę się tego czepiał przez cały czas. Okropnie to zrobili. Dobrze, o, już tam sieci. Telewizor, włącz, wyłącz. Halo, jestem tu. Przed tym rozmawiam przez telefon. Jensen, thank God. I was starting to get worried. That I wouldn't make it in here, or that I actually would? What? I've been on the phone for the last half hour, trying to guarantee your safe passage through this city. Whatever you stumbled into at Garm is big. I know. I've been trying to find out how big for a long time. They knew I was coming. Marchenko and the Gold Mask from Dubai. Somebody tipped them off. Are you accusing me? When I left here, you, me, and Chicane were the only ones who knew what I'd discovered. Solid proof that someone other than Ark was involved in this. But you and your bosses have been trying to pin everything on them, right from the start. You're out of line, Jensen. I sent you after Ark because they were viable suspects in the train station attack. And because Manderly ordered you to do it. Yes. He ordered me to do it, but unlike him, I will not ignore evidence to close a case. You've been nothing but an insubordinate cock-up since Manderly put you into this unit. Manderly? It was his signature on the transfer papers. I checked. I can't believe we're arguing over this. Not when we need to focus. Right after you contacted me, I got on the horn with Leon. Had them send in a strike team from France. It got there about an hour after you two slipped out. And the mercs were gone. Did a pretty good job of trashing the place before bugging out, and left a few booby traps behind. So we have no idea where they went or what they're planning next. Not necessarily. I heard Marchenko talking to his men. He said something about finalizing a deal with Diwali. We need to move on this now. I'll get a search warrant for that old Diwali-owned theater on Tsar Dibi Adlam Street. You really think we have time for a search warrant? No, but with the city under lockdown, I can't guarantee you'll make it over to the Red Light District alive. I got here, didn't I? Nobody's killed me yet. All right, fine. I won't stop you. Just be careful out there, Jensen. Let me know what you find. Copy that. Dobrze. Teraz mamy slajd przejście na terytorium Dwalich. Pokaż jej mapę. Aha, teraz mapa jest niedostępna. Gdzie to jest? Miller wydaje się równie zdeterminowany jak ja, żeby powstrzymać kolejny atak. Powiedziałem mu, że podsłuchałem, jak Marchenko wspominał o swojej umowie z Dwalimi. Może usunąć coś więcej, jeśli zakradnę się do przestępczego gniazda w dzielnicy Czerwonych Latarni.
No przejdziemy na dzielnicę czerwonych latarni. Może znajdziemy tam coś ciekawego. Wyjeżdżamy do góry. Ciekawe, kto za tym wszystkim stoi. Za niedługo się wszystkiego dowiemy. Mam taką nadzieję. Dobra. Trzeba teraz jakoś stąd wyjść. Może inaczej, wyjdziemy. Dobra. Ile mamy do tego? 250 metrów. No. Teraz. To cross from yours. Please, hurry. I knew you wanted it. Are you still there? Daria. Oh. Sobie misje poboczne. Udaj się na prekaskę. Moja sąsiadka Daria prosi o pomoc. Była jedynym świadkiem zabójstwa ulepszonej, której wcześniej badałem. To idziemy jej na pomoc. To sobie wyłączymy. Ale... Co tam się dzieje? Dobra. Ryzykujemy. Tędy sobie przejdziemy. Tu oczywiście nie ma przejścia, no bo... No po co? To jest. Szybko hakujemy to. Idziemy dalej. Anomaly detected. Trace program initiated. Kurde. Udało się? Access granted. Udało się. Kurczę, zobaczyli mnie. Wow, ale zamieszanie. Nie zmieniłem sobie broni. I pożałowałem tego. I jedno wal. Can you hear me? You have to come quick. He's here. Who's here? Who is this? It's Daria. From the crime scene, do you remember? I'm at home. Pardon to cross from yours. Który nie zobaczył? Sorry. I knew you wanted it. Are you still there? Daria! A tutaj się nie da przejść? Gdzie tam mi poszedł? Tam stoi. Kurczę, tego tutaj byśmy musieli ogłuszyć. Ale co nam to da? Mam to coś, czy nie?
wszystko. Chodź tu. Fuck. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, tu. I tutaj sobie leż. Jeszcze cię poszukamy. Okej, teraz ty chodź. Może się uda. Jakoś. Jakimś cudem. Amunicja. Niestety, ale nie mogę ich uwolnić. No, możemy sobie tędy wejść. No. Co teraz? I co? Nie ma tu przejścia? A, tu jest. Hop. Mamy tutaj parę rzeczy. Są tam 80 metrów, żeby przejść. 80 metrów. Może się uda. Tutaj na szczęście nikogo nie ma. Tam ktoś stoi. Czterdzieści metrów. Można to jakoś sokować? Nie można. Włączmy sobie alarm, żeby nie było takie wpadki jak wcześniej. Idzie, 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 idzie. O kurczę. Tutaj sobie stanę. Z kubaniutki. O, było blisko. Kurczę. Ojej, tędy. No i co, i tutaj? Nie przejdę. Fuck. Było blisko, ale się udało. Dobra, będzie trzeba tędy. O, coś takiego.
tędy przeskoczyć. Udało się. Udało. Dobra. Moc, co to jest? Stacja. Zainteresuj się Darium Myską. Tutaj nic nie ma, nic tutaj. I dotarliśmy na Perkaskę. Tutaj też jest takie ten. Taka kontrola. Nawet nie mów. Poważnie? Zapiszę sobie. Tak. Nie mogę sobie zapisać. Fuck. Tędy sobie przejdziemy chyba. Nie mogę tu nigdzie nawet pogrzebać. O, może tędy przejdziemy. Zobaczmy. O kurczę. Trace program initiated. Access granted. Mamy dostęp. A tutaj nie ma nic. A jest też jakieś przejście. Dobrze. Nie mam tu nigdzie komputerów, żeby to... Żeby... O, tu, połóż sobie tu, wchodź. Żeby ominąć... tamtego ochroniarza. Kurde, bo cicho to miałem załatwić. Gazeta nie, niepotrzebna. Udało się? Nie udało się. Dalej jestem tutaj. Wejdźmy tu i pójdziemy inną drogą. Ten was wentylacyjny nie był dobrym pomysłem. Ale możemy odblokować następne drzwi. Tutaj może coś ciekawego się znajdzie. O, właśnie. Access granted. Mamy dostęp. Otwórz drzwi i co my tu mamy? Security, proszę. Kamery. Śledzenie intruzów. Dobra, wyłączmy to. System alarmowy uzbrojony. Wszystkie systemy w normie. Panel alarmowy. O. Chyba tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak, to tutaj już nic nie ma. Kurczę. Gdzieś to był jeszcze jeden. O, właśnie tu jest. Zobaczymy, gdzie tym się dostaniemy. Wchodzisz tam, czy nie? No, właśnie. Wszedł. Spoko.
Dobra, będziemy musieli jakoś przejść przez te lasery. Bo inaczej nie przejdziemy. Tu jeszcze coś mamy. Sokujmy to. Kurczę jeszcze. O. Dobrze. Może tu będzie coś z ochroną. O kurczę. Na chwilę. O, i mamy przejście. Jednak się dało przejść. Dobra, tego trzeba tutaj właśnie odblokować sobie. Mapa, gdzie jest mapa? Daleko jeszcze na to mamy? Dobra, tutaj. Może się uda jakoś przejść. O kurczę. Tam coś jest. Kurde. Tędy nie przejdę. Tędy nie chcę iść. Muszę iść tutaj bokiem. Ten jest opancerzony gość. Dobra, idzie sobie. O kurczę. O! No trzy razy sztuka. Udało się. Dobra. Szybciutko, szybciutko. Ten bezpieczny. Udało się dotrzeć też szybko do góry. I tu, tutaj. Dobrze, do góry. Dobra, tędy sadamy szybko, 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 szybko. Jeszcze? Jeszcze wyżej. Don't even think of going out there. Grozisz mi? Detective Carl Montag. You should check for yourself. Maybe it's me she doesn't like. My Interpol friend, it's dangerous for you to be out in the street tonight. What are you doing here? I was about to ask you the same thing. Oh, the killer is still out there. More victims have turned up. All of them Oggs, all harvested. Just like Angela Gunn. So it's the same person doing all this. And we still have no idea who that is. I'm not sure where all this is going, but I've been looking at old case notes, and it's uncanny. Marek Svobodka, the old harvester, he's supposed to be dead. Yet this killer seems to... Little habits that were never made public. I even called the cemetery just to make sure Svobodka's still dead. And? He's dead. Spoko. Zadaj pytanie. To nie wyjaśnia, co tu robisz. That doesn't explain what you're doing here.
It's still my case, isn't it? And it's still open. I was hoping that maybe Daria suddenly remembered something. Then what about you? You know very well that your Interpol ID doesn't mean shit tonight. Hell, I should be arresting you right now. Zbierz się. Daria do mnie dzwoniła, powiedziała, że ma kłopoty. Mówiła, że on tu był. Potem rozmowa została ucięta. Jest w środku. Daria mówiła, że ma kłopoty. Była pewna, że zabójca po nią przyszedł. Teraz spotykam ciebie węszącego na zewnątrz. To nieco dziwne, nie sądzisz? Nie mam na to czasu. Daria ma kłopoty. Ja muszę dostać się do środka. Rób, co musisz. Nie mam czasu na to. Daria jest w trouble i muszę dostać się do środka. Rób, co musisz. All right. I suppose you should check on your friend. I'll take a look around the building. You know, in case. Just try not to get caught. I won't. Szybko trzeba zachować to i pomóż Darii, bo nie wiadomo, co tam się dzieje. Udało się. Wchodzimy. Powrotku. Nie ma nikogo. Niedźwiedzia skóra. W mieszkaniu Darii Myski znajduje się dywan z niedźwiedziej skóry. Dobra, co to jeszcze jest? Pamiętnik. Witajcie, szepty, cześć. On tu idzie, już tu jest. Drzwi nie pukać, nie pukać, nie. Puk, 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 cześć. Proszę, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja. Kto tam? Nie ja, 698843, nie ja, kto tam? Kto powie? Ci prawie. Wie o mnie? Nie, nie o mnie. Jak się nazywasz, sąsiedzie? Mys Botka. Cześć, D, ja, cześć, D, ja, ukryj mnie. What the fuck? Teleskop. Ale to chodzi strasznie. Nie da się szybciej tym. Jeszcze tu już nie da się. Ten guzik znowu. Tu nic nie ma. No, żeż. Co tak wolno? Strasznie coś to wolno. Topornie idzie. Tak to będę sprawdzał dwa dni. No. To będzie lepiej. Co tu się stało? Kurczę, zmieniłem sobie teraz czułość. O, jest dobrze. Kurde. Igły. Stosik igieł do zastrzyków. Proszę.
Może być tak, że to ona zamordowała. Co tu jeszcze jest? Tu jeszcze coś leży. Podręcznik traktujący o postępowaniu w przypadku zaburzeń psychologicznych. Autorem jest dr Nicholas Cipra. Co tu jeszcze mamy? Szafka? Stoi tu ktoś? Nie. Tutaj trochę krwi. Jest, o, połamana oprawka od okularów. Poszukaj informacji o Darii. Śledź trop. I co mam się teraz? Mam coś na dół. Jeszcze niżej? Możemy pójść, kościu. Wiecie. Cholera. I don't know where she is. All I know is she called you and not me. Idziemy. Gdzie ona poszła? Kto to jest? Myślę. O, myślałem. Co mam tu przeszukać? Ojej. To było to morderstwo. Dobra, musimy to teraz... Śledź trop. Nie bierze co? O, to coś jest. Czyli idę dobrze. Miejscu. Musimy to... Mamy cię. Oh, thank God. I knew you'd find me. We must hurry before he comes back. Before who comes back? The man who killed Angela Gunn? Yes. He knows you're after him. He wanted you to come. So where is he? He's everywhere. Feel his presence. Are you not scared? Why did he bring you here? What does he want? He's using me to get to you. He thinks that by removing your augmentations, he can make you whole again. Quickly, come closer. Help me to get out, and then deal with him. Please, I beg you. Co za pytanie? Najpierw muszę się dowiedzieć, gdzie on jest. Dawno cię tu zostawił, w którą stronę poszedł. Właśnie, drożymy. I need to know where he is first. Co mi się wydaje, że to ona? Which way did he go? Będzie chciał mnie zatankować. We don't have time for all these questions. If he knows I spoke to you, he will kill me. Please, my ankle. Come closer. You must help me escape. No, nie rozumiem, dokąd tak ci się śpieszy. Jesteś tu teraz bezpieczny. Muszę najpierw zająć się zabójcą. I don't see what the hurry is. You're safe where you are for now. I need to deal with the killer first. A little late to back away now, isn't it? You would sidestep salvation so close to the gate? I don't think so.
Admit it. All this time you ignored the facts because deep down you wanted to be saved. I came here to help you. You're the one who needs help. Don't you understand that? I can make you human again. I have to make you human again. It's not too late. You need not die a machine. Ooh. Śledź trop. Co jest? I should be right on. Ops. O, nie ta broń. Strzelba taktyczna. Było. Kurczę, to jest jakaś bomba. Gdzie ona jest? Deska? Tu jesteś. Tam jest. Kurczę, zużyję sobie amunicję na nią niepotrzebnie. O, się teraz się będę miał. To nie pomaga. Trzeba ją z bliska zaatakować. O! A jednak. Co my mamy? Amunicja przeciwpancerna. Palm top. Energia. Dziękuję. Czyli... jedna sprawa załatwiona. Musimy się teraz stąd wydostać. Tylko jak? Hakuj. O. Zobaczmy, co tu jest teraz. Na misję. No, misja zaliczona, dobra. Uda się do dzielnicy Dawny. Terminal? Laser odłamkowy wyłącz. Jeszcze raz. Wyłącz. Dobra, wszystko włączone. Hakowanie to nie ma miejsca. Security. Co my tu jeszcze mamy? Kamery. Śledzenie intruzów, śledzenie intruzów. Wieżyczki, atakuj swoich. Dobra. Dziękuję, udało się załatwić tą laskę dziwną. A ten skąd się tu wziął? It all makes sense now. Lingering by the crime scene, creeping around Daria's apartment. I should have seen it sooner. This isn't what you think, Monte. You killed her because she figured out who you really are. You weren't here. You don't know what really happened. Daria wasn't who we thought she was. I made the mistake of letting you in on this case, of giving you access to her. No more lies. Are you going to confess to what you are or not? Blefuj. Daria była już w tym stanie, kiedy tu przyszedłem. Człowiek, który ją zaatakował, nadal musi tu być. Przekonaj. Argument. Daria mnie tu zwabiła. Chciała uratować moją duszę, usuwając moje ulepszenia. Dokładnie tak samo, jak uratowała Angelę Gunn. I Bóg wie kogo jeszcze.
Seth przekonaj? Spróbujmy. You're jumping to conclusions again, Montague. You need to believe what I'm telling you about Daria. And you need to let me leave here, so we can both continue looking for the answers we need. Turn that shit off! I've been a cop for 35 years. You don't think I can spot someone trying to pull that social augmentation crap on me? I swear to God, another false move like that and I will shoot you! Dobra, argumentuj. Daria lured me here. She wanted to save my soul by removing my augmentations. Just like she saved Angela Dunn and God knows how many others. Daria Mishka? All this time pretending to be a dead serial killer? Bullshit! I know it's not easy to believe, but it does start to explain some things. Daria didn't just happen to see Angela's murder. She was there because she killed her. And she wanted me to get involved because she was already targeting her next hog. Daria wanted you involved because she didn't like cops and because she was scared. Apparently she had every reason to be. Odwróć sytuację. Zaczynam mieć wrażenie, że możesz być w to zamieszany. Mogłeś być wspólnikiem Darii od samego początku. Pamiętasz, jak przekonany byłeś o winie Johnny'ego Gunna? Wyciągnąłeś najbardziej oczywiste wnioski. I'm starting to think you might be involved in all of this. You could have been Daria's accomplice all along. You've got to be joking. I'm not the suspect here. I'm just following my gut feeling, Montague. How is it you keep happening to be in the right place at the right time? How did you know to come down here? I followed the evidence. The same evidence that led you to Daria's apartment at the exact same time she called me? The same evidence that made you so hell-bent on arresting Johnny Gunn and getting me tangled up in your little case? You have no idea what you're talking about. Either you've gone mad, or you're just trying to confuse me. To keep me from seeing you for what you really are. Don't try and change the subject. You were in on this with Daria. You have been all along. Paranoia's gotten the better of you. Maybe it has of me as well, but I won't risk having you hurt anyone else. No. Koniec. Gadanie głupot. Chang, you able to see my coordinates? Give me a sec. What's this about? There are two corpses down here. A woman named Daria who got mixed up in those harvester killings, and a cop. He was in the wrong place at the wrong time. Jesus, Jensen! What is it you think I'd do? I'm cyber crimes, remember? I'm asking because I trust you. Got enough to worry about with the curfew. All right, but do me a favor and get out of there. And don't mention this to anyone, not even me. Chang's got this. Znów wracamy na teren strzeżony. Musimy się dostać do dzielnicy dawnej, czyli z powrotem wracamy do metra. Tylko... zobaczymy, jak nam teraz to pójdzie. Boczkiem, boczkiem i może się uda. O kurczę! Fuck. Widział ktoś? Chyba nie. Kurde. Tu cię zostawię. Zobaczymy, może się uda. Może się uda nie wpaść. No bliskie już było. Tędy przejdziemy? Tak, tędy sobie pójdziemy boczkiem. Tu jest... wow, kurde. Szybko, 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 szybko. I biegu się. No. Udało się.
I wracamy, gdzie to wracamy? Wracamy... Znajdź przejście do terytorium Dwalich. Okej.